To cześć. To cześć. Witam w podcaście gastronomicznym. Spotykamy się dzisiaj w pubie Gryfon w Rybniku. A goszczę u... U Olafa Koeniga. Właśnie na piętrze Gryfona. I właśnie właściciela tegoż też pubu. Co mnie skłoniło, żeby tutaj przyjechać? No jest pewna historia, która zawiera się tutaj w tym miejscu. I będziemy jakby przejdziemy jakby przez cały etap tego, jak powstawał Gryfon. I co ciekawego jest i czym możemy Państwa zachęcić, żeby tutaj wpaść. Ale jak podcast gastronomiczny, przekaz jakby jest nie tylko taki, co zrobił Olaf, żeby miejsce to było popularne, tylko jakie kroki uczynił, jakie decyzje podjął, żeby być w tym miejscu, w którym jest. A jest to już półtorej roku. Tak. W wakacje tego roku będziemy świętować nasze drugie urodziny, dlatego tak jak mówisz, półtorej roku. Co mnie ciekawi? Ciekawi mnie to, że ta oferta jest bardzo wąska. Przetrwaliście na rynku trudnym, bo Rybnik nie jest łatwy, ze względu na specyfikę tego zawodu i tego miejsca. I to jest to, o czym też mówiliśmy, co mnie zastanowiło, jest to oferta tylko alkoholowa, niekoniecznie jest no to nie piwo. Tylko alkoholowa, ale ogólnie jakby zawierająca się w szklance, ponieważ gdzieś tam symbolicznie pojawiają się tematy związane z przekąskami, ale są to głównie napoje. Dobra, to zacznijmy od początku. Skąd się wziął Gryfon? Skąd się wziął Gryfon? Gryfon powstawał bardzo, bardzo dawno. Jakby był trochę odpowiedzią na braki w troszeczkę innym miejscu, ale z bardzo podobną formułą i jakby budową, gdzie jest nieduża przestrzeń barowa na dole i odróżniająca się od niej całkowicie góra, która jest bardziej nastawiona na miejsce spotkań, wspólnego grania, odpoczywania i troszeczkę inna formuła niż takich dużych, otwartych, zatłoczonych sal. Raczej takie właśnie, tak jak widzisz, jakieś tam zakamarki, jakieś kąciki. Gdzieś tam staraliśmy się stworzyć takie miejsce, jak sami potrzebowaliśmy dla nas i dla naszych przyjaciół, bo nie zawsze się chce siedzieć w domu, nie zawsze, jeżeli gra się na przykład, tak jak zwróciłeś pewnie uwagę na gry, gdzieś tam staramy się, żeby nie było tutaj odwracaczy uwagi, żeby nie było telewizorów, najlepiej by było jakby jeszcze telefony na drzwiach też się były odkładane, chowane. Bardziej chodzi o to, że to, czego ogromnie brakuje nam wszystkim, to jest czas. Ten czas, który spędzamy z przyjaciółmi, z rodzinami, na rozmawianiu, na wspólne jakby tam tych takich niepotrzebujących prądu rozrywkach. I taka była jakby idea tego miejsca. Wiedzieliśmy, że musimy też jej nadać odpowiedniego charakteru, dlatego też postanowiliśmy, żeby rzeczy, które będziemy oferowali, czy to będą drinki, czy to koktajle, czy to będą kawy, herbaty, piwa, czy cokolwiek innego, żeby to wszystko było też przeżyciem, żeby to nie było po prostu kolejny raz zalanie ginu tonikiem, chociaż oczywiście jakby... Jak to lubi? A ty jesteś... Pytanie, jesteś gin tonic czy rum cola? Ja jestem sour. Ty jesteś sour, okej, dobra. ale gin jak najbardziej, jeśli tak, to gin tonic. A ja właśnie jestem bardziej rum cola, ale okej. No i właśnie też bardzo chcieliśmy... Bardzo uprościłeś to też na początku, mówiąc, że miejsce, które ja stworzyłem. Ja byłem jakby tylko... byłem tylko częścią, faktem dość istotną, ale tylko częścią całego zespołu, który tworzył to miejsce, który tworzy to miejsce, bo tak naprawdę za każdym razem każdy wszystko zaczyna się od pomysłu, ale realizacja tego pomysłu zawsze leży w rękach ludzi. Fajnie, będziemy jeszcze tutaj rozmawiać troszeczkę później z Izą, tak, która tutaj jest bardzo ważną częścią tego zespołu. A sądząc po twoich słowach, powiedziałbym najważniejszą, tak? Czyli jesteś jej wsparciem. Albo jest to gdzieś tam zbalansowane. Przede wszystkim, jakby staramy się, żeby mądrze zarządzać i swoim czasem, i swoimi obowiązkami, bo tak naprawdę, jak pułapki w gastronomii, jeżeli chodzi o przepracowanie, są bardzo, bardzo czyhają, że tak powiem, na każdym kroku. Więc tak naprawdę, żeby podejść do tego, jak do maratonu, a nie do sprintu, trzeba też sobie tą energię dzielić.
Bardzo słusznie. Czy zanim zdecydowaliście się na taki koncept, jaki macie, takie miejsce, chilloutowe, tak może nie z ograniczoną, ale ze specyficzną ofertą, bo nie macie wszystkiego, ale to za chwilę pewnie też powiesz, że są to książki, są to gry, czy jak się tego zabraliście? Wiedzieliście, że takiego miejsca nie ma? Czy wymyśliliście sobie, że takie będzie? Przygotowaliście się, czy zdecydowaliście, że takie chcemy? Ja chciałem troszeczkę inaczej na początku. Też nie powiem dokładnie jak, bo to jakby kolejny etap, do którego może jeszcze kiedyś wrócimy. Ale właśnie Iza z jednym z naszych zaprzyjaźnionych barmanów, Bartkiem, którego serdecznie pozdrawiam, który otwierał z nami to miejsce, dość, no nie bez problemów i nie bez oporów, ale przekonali mnie do tego, że jakby Rybnik jest fajnym miejscem, żeby ten koncept koktajlowy tak naprawdę odpalić i pomimo, że jakby od bardzo wielu lat bardzo wiele miejsc łączy ze sobą alkohole i tak dalej, ale żeby jakby postawić całościowo na, po pierwsze, w pierwszej karcie na kilkanaście klasyków, zrobionych zgodnie z zasadami ich tworzenia. I tak naprawdę ta idea poznawania, tworzenia dobrych warunków do poznawania przyświecała nam od samego początku. I jakby bardzo się cieszymy, że coraz częściej ludzie wiedzą, że jeżeli przyjdą do nas, a nie byli u nas na przykład, nie wiem, 2-3 tygodnie, to zawsze na półce znajdą coś nowego. Zawsze, czy w gazecie, która jest w naszym menu. Bardzo fajny pomysł. Czy właśnie jednak przede wszystkim w rozmowie z hostem dostaną coś, czego potrzebują. Bo jakby jednym z głównych pytań, które zadajemy przy zamówieniach, jest tak naprawdę wstępne zbadanie preferencji i potrzeb gościa. Bo jednak staramy się, żeby tak naprawdę dla nas o wiele łatwiej. Oczywiście, bo każdy z nas ma jakieś swoje ulubione koktajle, po pierwsze, które pije, po drugie, które sprzedaje, po trzecie, które robi i tak dalej, i tak dalej. Mamy sprawdzone rozwiązania, wiemy, co jakby jest bardzo uniwersalne, no ale jeżeli wiemy, że ktoś na przykład, no nie wiem, jest załóżmy fanem Fernet Branki, no to jakby wiem, że on potrzebuje czegoś bardziej wyszukanego, wiem, że jakby wytrawność jest dla niego istotniejsza niż na przykład słodycz i tak dalej, i tak dalej. Jakby ciągle się obracamy wokół tego połączenia smaków słodko-kwaśny i słodko-gorzki, ale tak naprawdę dobre dobranie, odpowiednia forma i tak dalej. To jest zadanie hosta, żeby sprawdzić, żeby wyczuć, kto czego potrzebuje. Nasuwa mi się jeszcze fachowe pytanie w zasadzie, bo to, o czym mówisz, jest mi bardzo, bardzo bliskie i zrozumiałe, że tak powinno to wyglądać i tak powinno to funkcjonować. Powiedz mi, czy ktoś z Was miał wcześniej doświadczenie w tej branży? W tej branży mówiąc, ja spędziłem po drugiej stronie drzwi kuchennych sporo czasu gotując. No ale w pewnym momencie doszedłem do pewnych wniosków związanych z pracą w gastronomii. Super ekipa, od której się uczyłem w hotelu w Głogówku. Bardzo mądrzy właściciele z fajnym podejściem, stawiający na jakość, wiedzący, że jakby to jakość pamięta się dłużej niż cenę. I jeżeli miło się spędziło czas i jest to, i jakby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Sala była fajnie doświetlona, jedzenie było smaczne, obsługa była miła, do tego jeszcze dwujęzyczna, bo byłeś z gośćmi zagranicy i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę nie pamiętasz, ile miałeś na rachunku, pamiętasz tylko, że wszystko było okej, nie? I jakby te dobre praktyki, które gdzieś tam w tamtym hotelu, w tamtej restauracji poznałem, jakby też dość mocno wpłynęły na mnie pod względem jakby podejmowania decyzji odnośnie tworzenia nowej przestrzeni. No i też powiedziałem sobie, że jak mam wrócić do gastronomii, to już tylko do swojej. Bardzo fajny pomysł. No właśnie, czyli taka kumulacja. Ktoś się znał, wiedzieliście, jaka jest potrzeba i powstało to miejsce. Podoba mi się tu jakby z racji tego, czym ja się zajmuję zawodowo, jakby wasz plan na biznes i to, jak go sobie rozwijacie. Czyli macie już doświadczenie i wiecie, jak to jest skonstruowane od drugiej strony, jak to powinno się rozwijać. Liczycie, mierzycie i sprzedajecie. Sprzedajecie jakość, tak? Liczymy, mierzymy, z tym jest różnie.
Jakby ciągle się staramy to robić, bo siłą rzeczy jakby to ma się spinać. To jest oczywiste, jakby narzędzia, które do tego używamy, też jakby w ramach tego też się jakby spotkaliśmy i poznaliśmy. Ale przede wszystkim też chodzi o to, żeby słuchać innych. Tak jak mówiliśmy o tym, żeby bez sensu wyważać otwarte drzwi. Tak. Trzeba słuchać, trzeba uczyć, nie można bać się pytać, bo jakby pytają tylko ci, którzy czegoś nie wiedzą, a chcą się dowiedzieć, bo jakby dla mnie to oczywiste, jeżeli ktoś po wielu latach prowadzenia restauracji, baru, czy choćby nawet kepsa, budy z kepsem, ma doświadczenia i ma już przepracowane rzeczy, które są przed tobą, a chce się dzielić tą wiedzą, to absurdem byłoby z tego nie korzystać. Ola, rozmawialiśmy troszeczkę przed samym odpaleniem kamery. Jesteś poszukiwaczem. Chodzisz, szperasz, należysz do klubów, tak? Grzebiesz w internetach, chodzisz po targach i no jest tego efekt, który możemy zobaczyć na barze. Co ty tam szukasz? Jak to się później przekłada na ofertę? Ja przede wszystkim szukam inspiracji. Czy tą inspiracją jest szkło, jakiś, nie wiem, stary, ładny kryształ, czy tym jest fajna karafka, czy tym są, nie wiem, z pierwszej wojny światowej kule, takie dochodzenia po złamaniu nogi. Jakby to wszystko do czegoś dąży. Ja nie wiem czasami, po co to znoszę z tych targów staroci. Kule rzeźbisz i powstają z tego małe kieliszki. To po prostu takie, wiesz, podpachy, ale spodobały mi się jakby... Bo też lubię bardzo, dużo czasu spędziłem jak wokół gier popularnych, larpowych, więc jakby lubię te wszystkie przebieranki, gry, lubię taką zabawę formą, jeżeli chodzi o, jakby to też się, jakby wracając do początku i do gastronomii, do wszystkich pozostałych rzeczy, pięknie profesjonalizują się branże w Polsce, zaczynają rzeczy, które były kiedyś jakby dość fajną zabawą. Ludzie zaczynają teraz zrobić poważne, międzynarodowe projekty. Fajne jest to zaangażowanie, fajnie właśnie, dlatego lubię szukać, lubię poznać ludzi, żeby z nimi rozmawiać, lubię ich podglądać czasem nawet, żeby zobaczyć, jak się zachowują w swoich naturalnych środowiskach. Dlatego na przykład ostatnio, projektując koktajl na konkurs, pojechałem do mojego przyjaciela, który prowadzi szkołę. Przyjaciela może mocne słowo, ale pozdrawiam się serdecznie. Super człowieka, który też zjada zęby na gastronomii i jest baristą, prowadzi szkołę baristów. I zainspirował mnie. Kurczę, jakby uwielbiam taki moment, jak od kogoś wychodzę z takim, co on wymyślił, jak on to zrobił, jak on to połączył. I dlatego lubię spotykać się z takimi ludźmi, którzy trochę wiedzą, czego chcą, wiedzą, czego potrafią fajnie podpowiedzieć, ale też powiedzieć bez oporu, że to jest badziewie, jakby weź to wyrzucić najlepiej, bo tracisz czas na tym. I jeżeli się z kimś zgadzam w tej kwestii, to faktycznie słucham. Jeżeli się nie zgadzam, to patrz. Albo do poszukiwania, bo to zbieractwo to może nie tak do końca. No nie? A to źle, to wytniemy. Natomiast do tych twoich poszukiwań, jeśli chodzi o inspirację, część twoich drinków albo alkohol, którym się serwuje wasze produkty, ma taki nietuzinkowy wygląd, są wyjątkowe, wyjątkowo tak, wiem, o czym mówisz, też drogie. No tam cena jest zawsze, tak jak powiedziałem, no, zawsze jakość pamięta się dużo od ceny, ale faktycznie jakby zapisałem się na to, żeby jakby być pierwszą ekipą, która dostanie takie koktajlówki z nogami o śmiernicy belgijskim, w takiej belgijskiej hucie szkła. Przyszły, udało się, wyglądają świetnie, dlatego to też jest to. Doceniam to jako odwagę. Trochę tak, ale to też chodzi o kolejność. Jakby dostając drinka, czy dostając talerz, czy dostając cokolwiek, jakby jakikolwiek deser, cokolwiek do jedzenia, to pierwsze jedzą twoje oczy. Więc to, jak to będzie podane, w czym to będzie podane, to jest pierwszy jakby kontakt z tym czymś. Działa to podobnie jak w kuchni. Przełożyłeś to na bar. Wręcz idealnie. To działa tak samo, bo dopiero drugi jest nos, smak jest trzeci i tak dalej. Jakby technika, którą wybierasz, czy w kuchni w danym momencie, nie wiem, finiszujesz coś flambirujące, a u nas, nie wiem, używasz albo szejku, albo blendera, albo budujesz to. To wszystko jakby wpływa na produkt, na którym pracujesz i jakby świadomość tych technik daje też to, że
Produkt efekt, jest wyjątkowy. Efekt, który jakby uzyskujesz, jest jak najbliżej tego, co chcesz od niego dostać. Nie? Jakie są reakcje gości? No jakby... Czy cała ta twoja pasja, tak, i to, że wyczaiłeś coś wyjątkowego, gdzie można podać znowu jakiś wymyślony, nowy, skomponowany drink, czy taki sam jest odbiór po drugiej stronie? Ta zależność mnie ciekawi. Czy klienci, tak i nie, to widzą? Jakby to też jest przede wszystkim zespół, który wiesz, wybudował się po naszej stronie baru. To jest zespół, który po prostu lubi ludzi. Jakby to jest, jakby ktoś mnie pytał o receptę na sukces w gastronomii, to mu powiem, przede wszystkim ja nie wiem, jaka receptę na sukces, bo do sukcesu jeszcze daleka droga, ale jakby kierunek, którym warto iść, to lubisz ludzi, których spotykasz codziennie, bo tak naprawdę ty jesteś od tego, żeby trochę im służyć, nie? Oni przychodzą do ciebie po to, żeby spędzić miło czas. Wiesz, jeżeli mówisz komuś, że coś jest dobre, to niech to będzie dobre. To tak jak, nie wiem, pijąc wino, ktoś ci mówi, że o, tutaj butelka, nie wiem, Pinot Noira z 86 roku. No spoko, ale zepsuta, nie? Więc co z tego? Co z tego, że jeżeli wiesz, reakcje gości są takie, że jest część gości, która na przykład się boi usiąść przy barze. Wiesz, widać, że tam wyciągają i się zaglądają, ale jak się to nie przybarze, też w dużym stopniu determinuje to, że my będziemy z nimi rozmawiać, nie? A niektórzy nie chcą rozmawiać, niektórzy chcą jakby pozaglądać, popatrzeć na to, pić dobre rzeczy, ale jakby są często oporni, wiesz, my nikomu się nie narzucamy, nie? Wiesz. Czy macie jakieś, właśnie jakiś taki feedback, który jakby kierunkuje wam w tym, co zrobić następne? Kiedy przychodzę, mówię, wow, no, skłonie tu dźwiękowe, nigdzie tak nie jest. Tak widać, że wkładacie w to serce, tak, jest lubię, to ich hobby. My pytamy bardzo często. Pytam, jak było. Wiem, że nie wiem, ja mam super pamięć do twarzy i ludzie są jakaś zdziwieni, jak na przykład przychodzą po pół roku, a ja pytam, czy to co ostatnio. To jest taki moment. Ja, Boże, wow, ja nie pamiętam, czy kiedy to byłem ostatnio. Wow, dokładnie, ja nie pamiętam, ja nie pamiętam, co piłem, a ja mówię, że ostatnio piłeś, nie wiem, Rum Sour na Krakenie z gorzką czekoladą. Jakoś tak, serio, ty piją ostatni raz Rum Sour na Krakenie z gorzką czekoladą, nie? To samo? Jakby, to jest fajne. To jest fajne. Wiadomo, że nie da się, jakby, nie jest się tutaj codziennie. To po pierwsze. Oczywiście nie każde zamówienie ci zapada w głowę, i nie każda twarz ci zapada w głowę, ale ten feedback jest fajny w momencie, w którym po pierwsze odbija się jakby na tym pytaniu, jak było? Czy wam się podobało? Co wam się nie podobało? Jeżeli się nie podobało? Ja na przykład, jak mi ktoś zadaje pytanie, nie wiem, wychodząc z restauracji, jakby pyta mnie ktoś, czy mi coś smakowało, mówię, że super, na przykład uważam, że brakowało tam odrobiny sosu, albo jakby, no nie wiem, stek był taki, nie taki, ale jakby po to mnie pytasz, chyba żebyś dostał odpowiedź, nie? Jakby mi nie smakowało, to ci powiem. Dla mnie to nie jest tylko kurtuazyjne pytanie, czy wszystko było w porządku, bo jeżeli nie, to jakby ty też chcesz to wiedzieć, nie? Więc też zachęcam wszystkich za każdym razem do tego, żeby po pierwsze rozmawiali, jeżeli zależy ci na tym, żeby twoje pieniądze, które przychodzisz w gruncie rzeczy wydać na miło spędzony czas i kupujesz sobie tą mądrą chwilę przyjemności, czy kupując jedzenie, czy kupując koktajl, czy kupując deser, to fajnie mówić ludziom prawdę, nie? Ten feedback buduje ofertę. To, że temu komuś akurat to nie smakowało, oznacza tylko, że można zaproponować coś innego, a nie zmieniać kartę, bo ludziom nie smakuje. Jakby dlatego też ta rozmowa jest bardzo ważna, bo jeżeli wiesz, że masz do czynienia z kimś, kto jakby jest na przykład koneserem whisky, to jakby wiem, że ja go nie będę dobrze obsługiwał. Jakby jeżeli będzie koneserem rumów, to spoko, to o wiele łatwiej mi to pójdzie. Wiadomo, że gdzieś tam, jeżeli chodzi o kwestię podstawowej wiedzy, to ją cały czas rozbudowujemy i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o szczegóły, to przypuszczam, że bardzo cię przepraszam, pozwolę zaprosić innego barmana, który jest w tym lepszy, nie? Jakby trzeba mieć też świadomość tego, w czymś jest dobrym, w czymś nie jest dobrym. Szacunek dla gościa. Bardzo fajnie. Wiesz, i to też jest to, że ja jakby, no nie wiem, wiedząc, że jeżeli kurczę, ktoś ma ochotę na coś, jakąś dobrą szkocką, delikatną, to ja mu, nie wiem,
coś dobrego znajdę. Nie, nie reklamujemy nic, więc nie powiem ci, co bym wybrał, ale coś dobrego znajdę. Nie? Jeżeli ktoś będzie chciał dobrego rumu, to też to znajdę. I tak dalej, i tak dalej. Jakby to też fajne jest, żeby na tej podstawie, karta jest kartą, nie? Karta jest tylko jakby zbiorem sugestii dla gościa, który, żebyś ty wiedział, że jeżeli, okej, okay, widzisz, że jest, nie wiem, długość dotrzymała na naszej stronie, dotrzymującej tylko daiquiri, nie? Jakby najprostszego połączenia rumowego, jakie istnieje, czyli tam wiesz, rum, cukier, cytryna, albo limonka. I jak widzę, że jest tam, to znaczy, że to jest kierunek, który jednak, na którym warto się zastanowić, czy to jest, coś tam pasuje. Jeżeli widzę, że czyta ciekawostki o whisky, to być może dlatego, że go to interesuje. Może dlatego, tak jak ja na przykład, nie wiem, nie docenia albo dopiero wchodzi w tą drogę z whisky i jakby zaczyna ją poznawać i zaczyna poznawać nowe smaki, szukać i tak dalej, i tak dalej. To może właśnie potrzebuje kogoś, kto mu to powie, nie? Jak ja bym, nie wiem, nie wiedział, jak na przykład, nie wiem, otworzyć mula, to bym zapytał kelnera, czy może to zrobić przynajmniej dla mnie, nie? Nie widziałbym w tym nic złego, że czegoś nie umiem. Gorzej, jak to trafi z pytaniem. Wiesz, tak albo gorzej, jak ludzie piją wodę do mycia rąk. Dokładnie. No, różne historie były. Naprawdę, prawda. No. Z tą odwagą można się, trzeba być ostrożnym. Nie? No, to jakby, jak się czegoś nie wie, to trzeba to pytać. Nie? I jakby ja nie widzę w tym nic drożnego, że nie jesteśmy w stanie wiedzieć wszystkiego. Gdybyśmy byli, to mielibyśmy z głowy, nie? Założenie jest proste. No, jesteśmy w takim miejscu, gdzie to my świadczymy tą usługę, to my jesteśmy przygotowani na każdą odpowiedź, tak? Staram się być, nie? Staram się być. Olaf, oprócz tego, że, bo godzinami pewnie będziemy mogli mówić o drinkach, najlepiej się napić. Pytanie takie. Oprócz tego, że macie tą swoją ofertę tutaj kart i drinków, robicie też imprezę. Będziemy mówić też o tym miejscu, w którym się dzieją te imprezy? Bo też organizujecie tutaj... No to jest jakby taki całkowicie nowy koncept. Nie wiem, czy będziemy o tym mówić. Na pewno będziemy o tym mówić za jakiś czas, jak już mocno się to zakorzeni. Pracujemy trochę nad nową formą. Jakby to też wyszło... Forma polega na szukaniu, więc słuchacze nasi ewentualnie mogą sobie poszukać. To też jest poszukiwanie. Polecam 12 rzymskopisane... Gdzieś tam się w internecie może znajdzie. Zachęcam. Koncept jest naprawdę, naprawdę super dla wytrwałych. Niekoniecznie dla wytrwałych. Jakby to bardziej też chodzi o to, że ludzie tak naprawdę lubią, nie wiem, super. Nie jest to proste, jest to forma tak, rozrywki. Tak. Czy ten cały trend, który gdzieś tam barowo, speakeasy powstał swojego czasu, tych takich cichych, pochowanych barów, do których niełatwo trafić. A jakby pierwszy taki, który gdzieś tam przeszedłem całą tą grę miejską w Katowicach, że w Krakowie, żeby trafić z ust do ust. Jakby mega. Lubię to, tak naprawdę to też jest część całego procesu. Jakby jak już udaje się trafić na imprezę, na której jest fajnie, ale musiałeś na przykład, nie wiem, w ciągu tygodnia, już mogę powiedzieć, bo to już będzie wydane. No już chciałem powiedzieć, już mówisz. Już mówię, jak będziesz musiał iść rano, kupić sobie bułkę ziarnistą w jakiejś piekarni na mieście, na drugim końcu miasta, żeby dostać wejściówkę na imprezę i spokoj, pojedziesz tym samochodem albo autobusem, albo taksą przez pół miasta, żeby dostać tą wejściówkę, to jakby nie widzę sytuacji, w której miałbym na tę imprezę później nie pójść i nie zabrać sobie ludzi. Nie? Więcej trudów włożyłem, żeby zdobyć wejściówkę, nie? Niż samo pójście na imprezę. Tak, dokładnie. Jakby wiesz, tak jak ci mówiłem o pierwszej imprezie, lokalizację podaliśmy dopiero 24 godziny przed wszystkim. Fakt faktem, przygotowywaliśmy się długo do uruchomienia tego cyklu, ale jak już zaczęło, to leci. To poszło, dokładnie tak. Jeśli chodzi o imprezę tutaj na miejscu, bo macie też tutaj imprezy lokalne. Tak, ale sporadycznie. Jakby założenie było takie, żeby ta przestrzeń była bardziej koncertowa na początku. Tylko, że jakby tym najlepszym czasem na takie kameralne koncerty są weekendy. A w weekendy tutaj nie wejdziesz, więc jakby siłą rzeczy zabieranie sobie kolejnego stolika. Więc nie fajnie. Do końca ma sens. Na przykład jak Ania Drewniak super koncert dała tutaj grając na harfie. Czy Andrzej Trefon na gitarze, czy jakby tutaj ogólnie muzycy z Silesian Brass Band, którzy z okazji swoich urodzin zagrali cały big bandem na dworze. Lepiej rzadziej, a konkretniej niż po prostu, jakby rozumiem ideę muzyki na żywo cały czas, ona jest super. Tylko, że trzeba sobie jakby odpowiedzieć, zadać sobie pytanie, czego się chce i potem zacząć to realizować, nie?
Tak jak powiedział Laska, uwagi nie płaczą. Dokładnie. Musisz to pytanie sobie zadać. Powiem ci, że akurat ten film często w naszych wywiadach w ogóle wracamy jakby cytatami właśnie do tego filmu. No jakby, wiesz, trochę... I do Brylanta, który otwierał biznes muzyczny. Gastronomia to trochę siedlisko, takich trochę freaków, nie? Więc to też jest fajne, jakby jeżeli umie się w tym wszystkim odnaleźć człowiek, to super. Jeżeli ma się ponad 30 lat i zostało się w branży, to po to, żeby robić w niej jakąś karierę i jakby to nie jest już, kończył się ten przejściowy etap tych takich poszukiwań, bo wiadomo, że no nie wiem, chodziło się na kelnerkę czy na zmywak na kuchni, żeby zarobić sobie łatwą miarę pieniądze, tak się wydawało, jakby idąc pierwszy raz zakładając fartuch czy kelnerską zapaskę, a potem się okazywało, że jakby to nie dla wszystkich, nie? To prawda, weryfikuję. Tak, że jak nagle robisz 310 godzinę pracy i mówisz, ale super, no tyle kasy, ale w przyszłym miesiącu nie będę miał kiedy jej wydać, bo będę robił 300 godzin. Ale mam takie oszczędności, bo nie mam kiedy wydawać pieniędzy. Ale robisz to z uśmiechem na twarzy, to super. Tylko, że jak robisz to, bo musisz, jak da 10-12, palisz sobie fajkę przed wejściem i wiesz, że po prostu przed tą te 12 najgorszych godzin dnia, bo resztę przysypiasz, bo masz po prostu dosyć wszystkiego, no to jakby wiem coś, nie? Dokładnie. Więc to akurat wchodzimy tutaj teraz już na temat, o którym będę rozmawiał z Izą, więc budujemy tutaj zespół i to, jak utrzymać ten zespół i żeby to było tak, że wracamy do pracy z uśmiechem, nie przepracowujemy prawie 400 godzin, tylko mamy czas też na życie prywatne i na wydawanie pieniędzy, tak? Tak, to jest jedno, ale też właśnie jedna rzecz, o której warto powiedzieć, że zespół, za każdym razem to ty musisz zadbać o zespół, bo zespół zadba o twoich gości. Bo ty nie jesteś w stanie przyjąć wszystkich gości, nie? Jeżeli jest akurat tak, że nie wiem, że jestem hostem i nie biegam po sali, to też nie widzę, okej, z jednej strony znam takich szefów, którzy wiesz, stoją i ci liczą, ile ci talerzy na zmywaku urosło w ciągu ostatnich dwóch godzin serwisu, w którym wiesz, brakuje ci trzeciej ręki, trzeciej nogi. Spoko, ale znam też takich, którzy po prostu w tym czasie jakby nie pytają, czy to umyć, nie? Po prostu ściągają marynarkę, podwijają rękawy i myją te gary, nie? Bo jest taka potrzeba. Bo tak. Jakby to też wszystko zależy od tego, jaki kto ma styl, jaki kto ma podejście i tyle, nie? Więc fajnie mieć dobre, nie? Moje ulubione zdanie właśnie w pracy, to nie moja praca, albo nie po to się zatrudniałem. Tak? No. Tam, gdzie już właśnie brakuje tego teamworku właśnie, gdzie robimy wszyscy wspólnie na jeden wspólny sukces. Jeżeli, wiesz, sama świadomość tego, że wszyscy gramy do jednej bramki jest ważna i chyba najważniejsza, ale też bardzo istotne w tym całym, żeby jakby nie wykorzystywać tych, którzy dają z siebie więcej, nie? A dobra, zostawmy to, bo ktoś to robi, nie? A bo on przychodzi na 13, to zostawmy mu to do zrobienia. Jeżeli on przychodzi, ale ty, nie wiem, czy tam na komunikatorze firmowym, czy jakkolwiek inaczej dajesz mu znać, sorry, wyszedłem stąd o 5 rano i nie zrobiłem tego i tego, to o wiele lepiej się przychodzi, mając świadomość tego. Sam zostawiałem niektórym babole, po prostu mając dosyć, idąc spać. Słaniając się na nogach, dokładnie tak. Sam zostawiam czasami babole takie, zostawiam nawet dalej, staram się robić tak tych rzeczy, ale to jakby dobrze o tym wiedzieć, nie? Dobrze o tym wiedzieć, a nie, że okej, przychodzisz jakby na styk, wiesz, że na początku masz luzik, a nagle, tak. A nagle 15 osób stoi pod drzwiami. I co wtedy? Nie? Jakby wiadomo, że wszystko da się obrócić w żart, ale no nie można wiecznie żartować. Nie? Ale to jest też ta właśnie umiejętność zbudowania albo zrozumienia tego, jak ten biznes wygląda. Tak? Nie wszystko jest do policzenia i do wbicia do grafików typu dzisiaj robisz to trzeba odhaczyć z listy. No tak się to nie da. Organizm żywy. To jest żywy organizm właśnie. I to jest właśnie to, że dobrze mieć jakby w zanadrzu takiego Jokrafta, nie? Że jak kurczę, ktoś jest na telefon, ale jest, nie? Tak. Wiesz, jest sobota wieczór, trochę nie wiesz, czego się spodziewać. Zakładasz, że będzie okej, ale dobrze mieć taki moment, w którym zadzwonisz, fajnie by było, jakbyś był na pół godziny, bo się szykuje na przykład coś tam, nie? Albo że wiesz, przyszła rezerwacja, zadzwoniła rezerwacja, że będzie za godzinę, nie wiem, kawalerski, który był niezaplanowany i nagle chyba lepiej się znam sobie więcej, nie? Dokładnie. Więc jakby to też wszystko zależy od tego, jak kto chce i jakby fajnie, jak dobrze, nie? Fajnie, jak ludzie też to rozumieją, jak zespół to kuma, jakby wiesz.
Nikt nie jest kryształowy, nikt nie jest... Jest to też umiejętność. Ale też nikt nie jest kryształowy, jakby dużo... trzeba też rozumieć te... Rozumieć. Dlatego to jest bardzo fajne, jakby jak ktoś przychodzi, jakby czy z kuchni, tak jest. Czy z sali. Etapy gastronomii. Ktoś, kto miał z tym coś wspólnego wcześniej. A nie, że nagle, wiesz, ktoś mówi, a bo on widział, on czytał w internecie, że tak jest dobrze. O, i to super, nie? W pokorze czytałeś. Gratuluję, że tą umiejętność pochłonąłeś, ale jest jeszcze kilka innych, które warto mieć, żeby mówić, jak to się robi, nie? Moim kolejnym gościem, może inaczej, jesteśmy cały czas w pubie Gryfon w Rybniku, a moim kolejnym gościem jest Iza, właścicielka pubu. I tak jak kończyliśmy rozmowę z Olafem, przechodzimy teraz do Izy i poruszymy tutaj kilka tematów o tym, jak zarządzać zespołem. Jak zrobić, żeby ten zespół był kumaty, żeby był silny, żeby sprzedawał, żeby budował atmosferę i przyciągał klientów. Gości. Bardziej niż klientów. Tak. To wytniemy. Natomiast jest jeszcze jedna historia, zanim zaczniemy rozmowę o budowaniu zespołu. A to jest historia fryzury Izy. Iza, skąd się wziął pomysł na tą fryzurę? Tak, moja fryzura budzi kontrowersje. Pierwszym pytaniem jest to, czy jestem zdrowa. Jestem zdrowa jak najbardziej. Znaczy tak, ja lubię krótkie fryzury. I to jest taka rzecz, że zawsze byłam ciekawa, jak będę wyglądać łysa. I, ale obcięcie włosów... To nie włosów... ma aplikacji, żeby sobie zobaczyć? Ach, to nie jest to samo. Ale poza tym obcięcie włosów jest bardzo oczyszczające. Zdecydowanie jest to takie... Pomyślę, jestem przed takie, wizytą. Nowej jakości jakby nabiera, ale... dla samego faktu obcięcia włosów to przecież jest bez sensu, nie? Więc wymyśliłam sobie 3 lata temu, taki impuls był, że zapuścić włosy i oddać na fundację Rock and Roll. I to jest tylko, że tak, jak się ma całkiem krótkie włosy i jakby jedyną opcją już jest tylko właściwie na zero, bo już za dużo opcji mi nie zostało wtedy, to oddanie włosów jest abstrakcyjne, no bo nie ma co. Więc wtedy pojawił się pomysł, mam 3 lata do 30, 3 lata zapuszczam, będą te włosy takie, jakie być powinny, i na 30 oddaję całość, którą uda mi się w tym czasie po prostu uzyskać. Więc taki dzień nastąpił, umówiłam się na wizytę i... Były urodziny. Tak, jest. Więc w dniu 30 urodzin pierwszą rzeczą, którą rano zrobiłam, poszłam oddać włosy. Musiałaś się jakoś przygotować? Czy to jest tak, że każdy może tak... W zasadzie to ciekawe, nigdy się z tym wcześniej nie spotkałem. Znaczy tak, Fundacja Rock and Roll jakby udostępnia listę salonów, które po prostu współpracują z fundacją. I do takiego salonu się dzwoni, umawia wizytę i oni tam mają gotowy formularz, który się wypełnia po prostu i podpisuje jakby, że się oddaje te włosy. I to jest wszystko. A czy nie ma jakiejś selekcji, czy to muszą być jakieś znaczy, tam włosy? Musi być, przede wszystkim 25 cm zdrowego włosa. Nie mogą być rozjaśniane takie środki, takie... Czyli przez te 3 lata nie mogłaś z nimi nic robić chemicznego? Tak, aha, tak. Dobrze. Znaczy były jakieś tam drobne modyfikacje, ale raczej takie płukanki, coś co się zmywa, ale nie może być bardzo mocnej ingerencji. Więc to był... I oddałaś to 25 cm, czy miałaś więcej? Troszeczkę więcej. Aha. No to jednak co pół roku trzeba było tam troszeczkę podciąć, więc żeby te włosy zdrowsze były i takie sensowne, nie? Bardzo fajna, bardzo fajny pomysł, bardzo fajna idea, bardzo fajnie. Wspomnij też o tym w komentarzu, o fundacji, dla której właśnie to zrobiłaś. Wracając do tematu. Przegadaliśmy tutaj z Olafem chwilę. O tym, Olaf się tutaj wspiera troszeczkę od tej strony, powiedzmy, ofertowej. Natomiast ty ciężko pracujesz nad tym, żeby ten zespół działał tak, jak działa. Tak, moim zadaniem jest jakby robienie tego, czego nie widać. Czyli kwestie administracyjne, kontakty bardziej księgowe, ale też praca z zespołem, bo Olaf pracuje z zespołem jakby będąc z nimi. Ja pracuję nad tym, żeby im się dobrze pracowało. To znaczy, żeby rozwiązania, jakby, które tutaj mamy takie administracyjne typowo, były dla nich
jak najlepsze, ale też mi bardzo zależało w momencie, kiedy tworzyliśmy to miejsce, żeby to miejsce tworzyli ludzie. Ale nie tylko ci, którzy do nas przychodzą, tylko jak, żeby tutaj się tworzył taki team. Mhm. Tego mamy nawet, tak się określamy, Griffon Team, tak? I bardzo często mi, od samego początku mi zarzucano, że zespół się spoufala. I to jest jakby główny, ten, jak mogą mi mówić na ty. Mhm. To nie jest tak, że ktoś tutaj przychodzi i od razu jestem jego koleżanką, ale bardzo mi zależy, no jeżeli mamy tworzyć coś razem, no to jednak musimy czuć tą więź i to faktycznie razem tworzyć. I najpierw my musimy ze sobą dobrze współgrać i dobrze współpracować, żebyśmy mogli razem robić dobry projekt, nie? I bycie na ty nie oznacza też braku szacunku. Oczywiście, tak? Właśnie ci, którzy to jest... to wykorzystują, też pewnie nie są członkami Griffon Teamu. No nie, no to z reguły się gdzieś tam krystalizuje samo i jakby... No jeżeli ktoś nie czuje tego miejsca i nie ma takiej... kwestii, że faktycznie chcę tworzyć to miejsce, to bardzo szybko odpada, sam z siebie rezygnuje. Chciałem często powiedzieć, nawet pewnie sam, tak, bo czas jakby weryfikuje. Bo to jednak, to jest miejsce, które potrzebuje takiego zaangażowania, ale takiego pozytywnego zaangażowania, tak? Że to nie jest praca, do której przychodzisz. Freaków. To nie jest praca, do której przychodzisz, odbębnisz co, bo się po prostu męczysz. A to widać, to się przekłada. Dokładnie, i goście to odczuwają. A nasi goście muszą się czuć dobrze, bo przychodzisz tutaj po to, żeby się zrelaksować, nie? A nie po to, żeby patrzeć na kogoś, kto się męczy. Bo ty nie chcesz się męczyć. Ale to jednak ta atmosfera i tak. To te fluidy są wysyłane, nie? Jeżeli ty przychodzisz do kogoś, kto się dobrze czuje i jest uśmiechnięty i słuchaj, dzisiaj będzie fajna impreza, nie? To automatycznie czujesz się lżej, czujesz się zrelaksowany na samym wejściu i czujesz się dobrze przyjęty. No bo jeżeli przyjdziesz i zamawiasz drinka, a ktoś ci mówi, no dobra, spoko, okej, to ten drink ci nie smakuje, bo on jest wymuszony. Ale ktoś jak ci przyjdzie i powie... Pochwali się ofertą, pochwali się tym, tak. Słuchaj, czego się napijesz, tak? Takie, dobra, mam fajne rozwiązanie, nie? To jest zupełnie kwestia jakby odbioru, nie? Czyli właściwi ludzie. Jak do tego, no właśnie, jak wyglądał cały ten proces? Bo żeby dojść do tego procesu, pewnie ten proces trwa, to nie jest tak, że mamy, nie? Bo jak już się pewnie sytuacja zawiązuje, mamy zespół, to no zawsze jest to coś. Tak, zawsze ktoś odpadnie albo ma jakąś tam inną ofertę i zaczynamy od początku, nie? Ale jest to korowa, różne, nie? Sytuacje bywają różne, bo wiadomo, że czasami się komuś zmieniają plany i jakby życie weryfikuje bardzo wiele rzeczy. Ale wy robicie też fajne rzeczy po to, żeby pomóc wybrać to miejsce jako miejsce pracy. Patrząc tutaj na przykład na te wszystkie certyfikaty, dyplomy, tak? Jest to miejsce, które postawiło na edukację. Nie tylko w swoją, ale właśnie personalną. No nie oszukujmy się, jeżeli chcesz coś robić dobrze, to sprawdzasz różne rzeczy, nie? Samo szkolenie nie zawsze jest po to, żeby z jednej strony, żeby sprawdzić jakieś nowe rozwiązania, dowiedzieć się czegoś, ale także, żeby poznać ludzi. Chłopaki, jak jeżdżą, wiadomo, na te spotkania, tam spróbują takiego i takiego alkoholu, to oni równie dobrze mogliby tego spróbować. Ja kupię butelkę i też mogą tego spróbować, nie? Ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby ktoś ci opowiedział o tym alkoholu, bo w momencie, kiedy chcesz go sprzedać, to też coś musisz o tym wiedzieć, nie? To nie jest tak, że kupujesz jakiś tam alkohol, jakąś tam wódkę, jakąś tam whisky i w sumie obojętnie. Za tym wszystkim stoi piękna opowieść. Jeżeli ktoś chce przyjść się napić whisky, to się napije tej whisky. Tylko chodzi o to, żeby po coś, nie? To znaczy, to jest jakiś taka wartość dodana do tego twojego drinka, po prostu. Ale ci ludzie, których poznają, te relacje, które zawiązują, owocują bardzo często z tym, że szkoleniowcy sami do nas dzwonią i mówią, słuchajcie, mamy nowy materiał, przyjedziemy, po was przeszkolimy, nie? I to się nie wiąże tylko z tym, że oni przyjadą nam przedstawić materiał, tylko oni przyjeżdżają do nas, żeby się spotkać. A przy okazji poznać znowu coś fajnego, nie? Bardzo fajne. Znaczy sam jestem wielkim fanem i uczestnikiem masterclass również i myślę, że tak podobnie jak twoi goście, kiedy ta wiedza jakby wypływa zza baru i wiemy troszeczkę więcej na temat tego, pijemy ten alkohol inaczej. Więc tutaj jakby fajny kierunek, że właśnie budowanie zespołu przez jakby edukowanie ich i rozwijanie na pewno jest kierunkiem dobrym. No właśnie, ale mówiąc tutaj o tym zespole, bo to pewnie różne tam przygody się
gdzieś przydarzyły. Jesteście już w tym miejscu, że macie tam ten korowy zespół? Tak, tak, zdecydowanie. To znaczy tak, w momencie, kiedy tworzyliśmy to miejsce, mieliśmy fajnych ludzi, którzy nam to pomogli otworzyć, tak? W międzyczasie parokrotnie się ten zespół niestety zmienił, ale każdy, kto tu przyszedł, zostawiał coś i jakby budował to dalej, bo byli barmani, na przykład był Mateusz, który w momencie, kiedy tu przyszedł, nadał zupełnie nowej jakości jakby obsługi gości, bo nie był tylko barmanem, tylko każdy gość, kto przychodził, tak, bardzo pozdrawiamy Mateusza. W momencie, kiedy gość do nas wchodził, on wychodził z baru i mówił: cześć, jestem Mateusz, będę dzisiaj ci towarzyszył. I to nabrało, i ludzie po prostu przychodzili i mówili: o kurczę, nie? I naprawdę, i to zostało, i jakby to jest taka rzecz, której... Stało się standardem Gryfonu. Tak, tak. My się cieszymy, jak do nas ludzie przychodzą. Jeżeli kogoś dłuższy czas z nami nie ma, to przychodzi i mówi: kurczę, dawno cię u nas nie było, co słychać, nie? Tu się okazuje, bo Olaf sprzedał też historię tego, że ma dobrą pamięć i pamięta... Bardzo. Tak? A to inna sprawa, nie tą pamięć. Nie? A właśnie do twarzy swoich gości i nawet to, co zamówili jakieś pół roku temu. Więc to też pewnie jest gdzieś tam zaskakujące. Tak, tak. Na pewno, ale właśnie to o to chodzi, że nie przychodzisz i nie robisz drinka dla osób, które cię nie interesują. Tylko każdy gość... Jest ważny, fajny. Właśnie o to chodzi, żeby ci ludzie do nas chcieli wracać, nie? Więc jakaś relacja taka się musi zawsze gdzieś tam zawiązać, więc my się interesujemy tym, co słychać. Jeżeli ktoś ma gorszy dzień, to potrzebuje takiego drinka na przykład. Oj, to jest w ogóle, właśnie, to jest tajemnica oferty. Tego nie przerobiłem tutaj z Olafem przed chwilą, natomiast fajny temat. Dochodzicie właśnie do tego, że drink pod nastrój dnia dzisiejszego, więc ta oferta jest tak duża i zrozumienie, tak, potrzeby, nie jest to zwykłe picie, tak? Tylko jest to umiejętność albo było takie mądre słowo, kultura picia, tak? którą można dopasować na przykład do dnia, pory dnia, czy nawet humoru. I to jest fajne, ale to znowu wracamy szybko jakby do tej edukacji. Tak? To znaczy to też zależy od osób, które są na barze, bo jakby właśnie i to jest rzecz, której ludzi nie nauczysz. To jest albo się w sobie ma, albo nie. Jeżeli chcesz nawiązać z kimś relację, jeżeli chcesz, musisz tej osoby posłuchać. Trzeba umieć słuchać. Ale trzeba być otwartym na ludzi. Tak. I trzeba być otwartym jakby na nowe możliwości i nowe rozwiązania. I my mamy takich ludzi, którzy po prostu przyjdą, zapytają, co słychać, ale nie po to, żeby cię zapytać, tylko po to, żeby jakby odpowiedzieć na twoją potrzebę. Tak. No tak. I to... Poza tym śmieszna też historia. Dziwny jest fakt taki, że osoby za barem mogą tego nie rozumieć. Tak? Czyli osoby za barem, które powinny umieć obsłużyć gościa, tak, nie są otwarte na ludzi albo nie umieją się z nimi dobrze komunikować. Będąc tym frontmanami tak naprawdę. Tak, tak naprawdę, no wiesz... Ja jestem właścicielem, tak? Okej, fajnie, ale ja nie tworzę tego miejsca stricte dla gości, bo ja się z nimi nie komunikuję. Moim odzwierciedleniem mojej firmy są osoby, które tu pracują i to świadczy o tym, tak? Więc my mamy na szczęście, mamy to szczęście do ludzi, że ludzie, którzy się tutaj znajdują, gdzieś tam się połączyły nasze ścieżki i... Na szczęście chcą tutaj zostać. To jest taka rzecz, że tworzymy zespół ludzi, którzy po prostu dobrze się bawią w swojej pracy. I to nie jest dla nikogo męczące. Swoim pomysłem na biznes i swoimi osobowościami pewnie przyciągacie podobnych sobie zapaleńców. Fajnie. Mówiłaś też o tym, że twoim zadaniem jakby od tego zaplecza jest jakby przygotować pracę swojego personelu w taki sposób, żeby było lżej, albo łatwiej, albo szybciej. To co takiego nam się dzieje od strony zaplecza? O, to znaczy tak, ja szukam takich rozwiązań albo
No szukam rozwiązań, szukam jakiejś aplikacji, na przykład, że w momencie, kiedy, dobra, mamy projekt, który chcemy wdrożyć, nie? Mamy jakiś pomysł, który chcemy wdrożyć, jakieś promocje i staram się to robić z jakimś sensem. Ja jestem osobą taką bardziej analityczną i ja muszę to mieć wszystko rozpisane i więc szukam takich rozwiązań, które, to, że ja sobie to napiszę na kartce i to u mnie zostanie, to niestety jakby nic z tego nie będzie. Więc muszę mieć takie rzeczy, jakiś projekt, jakieś programy, które jestem w stanie chłopakom przesłać i słuchajcie, co wy na ten temat myślicie, nie? Wszystko, staram się każdą jedną rzecz właśnie z nimi przegadać, ale ja to muszę gdzieś mieć zapisane, żeby im to przesłać. Więc szukam rozwiązań takich projektowych, aplikacji, ale także same systemy, żeby zrobić porządek na przykład na komputerze, że jak oni przyjdą i no wiadomo, mamy kartę, teraz jest bardzo rozbudowana karta drinków i tak naprawdę dany drink ma 10 odsłon, bo oni sobie tak wymyślili, nie? No tak. No właśnie, jak to ogarnąć, jak to spamiętać? Więc muszą mieć tak ułożony system i zrobiony w nim porządek, żeby tak naprawdę dwoma kliknięciami mieć odpowiedź, nie? Ja się zajmuję jakby wymyślaniem tego, a moja prawa ręka Dominik, który tutaj jest właśnie tą osobą w środku, jest barmanem, który ogarnia też robi to, czego, co ja wymyślę trochę. Trochę to na tym polega jego zadanie. I on wtedy to systematyzuje tutaj, że... Czyli to. Ale jest to tak, że to ty wymyślasz kartę? Czy ty masz pomysł na kartę, a oni próbują się dopasować? To znaczy tak, ja mam pomysł jakby podania tej karty. A, rozumiem, jakiś, dobra. Tak, bo w zeszłym roku pojawił się pomysł Wydajmy gazetę. Bardzo fajny pomysł. Tak, i to ta gazeta, menu w formie gazety jakby, to było moim pomysłem, ale to jakie oni będą drinki sprzedawać, to zależy od nich. Więc to oni przychodzą i mówią, dobra, robimy tak i tak. Ja na przykład, ja mam jakieś sugestie, tak, ale my to musimy przepracować. Wiesz, no, przyjście i powiedzenie, dobra, dzisiaj sprzedajecie to i to, jest bez sensu. Przygotowujecie się. Tak. I oni muszą, to oni decydują tak naprawdę o tym, co się w tym menu znajdzie. To już tylko podpytam, jakby z ciekawości. Czy wasza karta rotuje? Czy jest w jakiś sposób dopasowana, nie wiem, do sezonów, do atrakcyjności, do popularności? Jak organizujecie? Bo tak jak mówisz, już jest ogromna karta, ale to znaczy, że wszystko zostaje? Czy zostaje to, co jest najlepsze? Jak to się znaczy, buduje? Tak naprawdę samo menu jest sugestią, bo od sprzedania, jeżeli masz ochotę się napić czegoś dziwnego, coś wyczytałeś, to dostaniesz, nie? Na przykład coś cię zainteresowało, ale tak naprawdę nasi barmani, oni po krótkiej rozmowie, to oni ci zaproponują. Ty nie musisz przeczytać tych wszystkich drinków, żeby stwierdzić, czego się chcesz napić, bo oni to szybciej wyłapią. To jest tak, że była karta, która takich klasyków, w momencie jak otwieraliśmy, to były klasyczne drinki podstawowe w karcie. W tym momencie będzie, będą gdzieś tam rotować, ale one wszystkie zostają. Bo tak naprawdę u nas w momencie tak, jeżeli drinka nie ma w karcie, ale my mamy alkohol, żeby go zrobić, to nie jest problemem. Czyli robicie też na życzenie, tak? Tak. Gadu-gadu, a może to, tak? I się coś tam fajnego więc poskłada. Tutaj tak naprawdę te drinki tworzą oni i oni sprzedają. Czyli nie, halt, nie? Nie sprzedajemy, bo gdzie pan to widzi? Bo go nie ma w karcie. Dokładnie. Nie, robimy wszystko, bo się na tym znamy. No bardzo, bardzo fajny pomysł. No właśnie, jeszcze o tym zespole, bo już wyedukowaliśmy ten zespół, jeździcie na masterclassy, macie szkoleniowców, brand managerów, uczycie i dalej uczycie. No właśnie, jak pracujecie jakby nad samym zespołem, jak się dobieracie, czy jest to, bo macie teraz powiedzmy stały zespół, ale kiedy ta rotacja nastąpiła kilka razy, przychodzi nowy człowiek i dajecie mu szansę, czy się zintegruje, czy nie? Ja długo daję szansę. Ja daję szansę, bo tak naprawdę ja wychodzę z założenia,
że nie musisz mieć nie wiadomo jakiego doświadczenia, nie musisz mieć szkoły skończonej, nie musisz bardzo wielu rzeczy od razu wiedzieć. Musisz chcieć. Bo jakby to, czego dużo łatwiej jest nauczyć, jeżeli ktoś ma chęć do pracy, do tworzenia czegoś, to dużo łatwiej jest nauczyć go zrobić drinka, tak? Bo jakby samego mechanizmu pracy, że wiesz, jak zrobić kawę, gdzie jest jakie szkło, tego nauczysz, tak? Nie nauczysz człowieka otwartości i chęci do pracy. No bo nie da się tego nauczyć. Albo ktoś przychodzi i chce coś robić i chce się nauczyć, albo nie. Więc jeżeli ktoś chce, to już jesteśmy na dobrej drodze. Dobra, czyli jesteście bardzo otwarci. W sensie nie musi to być fachowiec, tak? Ale człowiek, z którego można zrobić fachowca. Tak? Czyli nie wiem, jeżeli pokazuje się jakaś tam informacja. Bo tutaj mówię to jakby pod kątem tego, jak inni też szukają tych prac, bo cały ten podcast ma też być jakby przekazem i pomocą dla ludzi, którzy będą nas słuchać, a prowadzą też podobne biznesy. Nie jest to tak, że szukamy barmana doświadczenie minimum 5 lat. Jeżeli masz jakiekolwiek... doświadczenie w pracy za barem. Mile widziane. Super, tak? Ale bardzo często zdarzają się osoby, które na przykład pracują x lat teoretycznie na barze, a nie potrafią rozmawiać z gośćmi. No więc coś za coś, nie? Mhm. Więc ja wolę osobę, która jest kontaktowa na przykład i która opanuje te drinki, bo wiesz, jak umiesz zrobić jakiegoś drinka, no to fajnie, nie? Ja ci równie dobrze dam rozpis tych drinków i ty się ich nauczysz. Mhm. Ale to nie o to chodzi. Ale podejścia, rozmowy, tego się nie nauczysz. To prawda. Za barem trzeba mieć osobowość. Tak? To jest bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz. Właśnie umieć rozmawiać z swoim gościem. To jest czego nie dopowiesz, to wyglądasz. No, dokładnie. Dokładnie. Powiedz mi, bo tutaj mówimy o tej stronie technicznej, bo to jest bardziej właśnie tutaj zaplecza techniczna. Jak wygląda, skąd przychodzą ci pomysły, że należy coś zrobić, jeśli chodzi o promocję, o ofertę? Jak to wygląda? Budzisz się i mówisz, kurczę, dobra, jest inna pora roku, trzeba, albo inaczej, może się przygotowujecie do tego, do każdej pory roku, albo dlaczego się dzieje, że zmieniacie kartę? Jak sobie to wdrażacie później? Jak to się dzieje? Bo macie nietuzinkowe tutaj sposoby. Mówię, no mi tu gały wyszły, jak Olaf opowiadał o tej knajpie koncertowej i w jaki sposób rozdajecie wejściówki, nie? To też trzeba być no nieźle zakręconym, żeby takie pomysły wymyślać. To jest właśnie to, że masz ludzi, którzy chcą coś robić i nie, że przychodzisz do pracy i jest koniec, nie? Mhm. Tylko tak nagle się pojawia pomysł. Ktoś rzucił hasło, że słuchajcie, mamy w sumie u góry jest przestrzeń niewykorzystana, zróbmy coś z tym. No dobra, no to co robimy, nie? I to tak się tworzy. To się tworzy zespołowo. To nie jest tak, że ja przychodzę właśnie, wymyśliłam coś. Ja słucham dużo podcastów, wiesz, z różnych dziedzin i nie tylko gastronomicznie gdzieś tam sprawdzam, ale także nowych rozwiązań takich po prostu firmowych, biznesowych, że na przykład zarządzanie czasem, nie? Mhm. Ja jestem po prostu mistrzem zjadania podcastów odnośnie zarządzania czasem. I tworzenia list i tym podobnych rzeczy. Jest taki wiodący podcast, zdaje się. Pani swojego czasu. Dokładnie. Uwielbiam. Pani swojego czasu w poniedziałki robi mi tydzień po prostu. Ja mam też taki ulubiony właśnie w poniedziałek, bodajże o 8 rano też mi wjeżdża wierzę taki podcast, ale tutaj nie jest to jakąś tam tajemnicą ani reklamą, ale Marek Jankowski ze swoim... Mała wielka firma. Uwielbiam. To są dwa podcasty tak naprawdę, które ja chłonę. I tam właśnie u Jankowskiego jest naprawdę przekrój jest fenomenalny, bo na daną potrzebę na przykład mówię tak, kurczę, coś nam ten Facebook nie idzie, nie? Odpalam małą, wielką firmę i szukam. Tak. I przeglądam. I w tym momencie się okazuje, że moja marka online. O, jest zobaczmy. Pomysł. Tak, tak. I sobie tam zaczerpujesz inspirację. I sobie puszczam i czekam, nie? I tak słucham.
I za każdym, ja potrafię jeden podcast przesłuchać 3 razy, bo na przykład dziś, i za każdym razem wyciągnąć coś innego. I staram się, bo wiesz, jeżeli wypiszesz 1 000 000 rzeczy z tego jednego podcastu, z jednego gdzieś tam szkolenia, tam nie wdrożysz wszystkiego naraz. Znajdź jedną rzecz i zastanów się, co z tym zrobić, nie? I jak mam tą jedną rzecz, to potem tak chodzę i myślę. I to gdzieś tam, ja po prostu tak sobie chodzę, myślę nad tym, albo dzwonię do chłopaków i mówię, słuchajcie, wymyśliłam coś jest takiego. Myśl, tak, dokładnie. Jest myśl, jeszcze nie wiem, jak to zrobić, nie? Pomóżcie rozkminić. Tak, i oni wtedy, każdy idzie w swoją stronę, po czym dostaje następnego dnia telefon, a gdyby to zrobić tak? I jest już jakaś, jakiś już jest haczyk, już gdzieś tak. Zmierzamy, nie? No i tak sobie. Że fajnie, że poszukujesz, że szukasz inspiracji. Nie jest to tak, że ja wiem. Fajnie, że się też uczysz, bo wspominaliśmy też z Olafem tutaj temat, no gastronomia jest takim organizmem żywym. No nie da się stanąć w miejscu. Cały czas poszukujemy. Natomiast tutaj ty jesteś, bo tu z Olafem temat jakby przegadany, natomiast ty jesteś od tej drugiej strony techniczno-finansowej również. I wiesz też, że te pomysły, tak jak właśnie poszukiwania po podcastach, organizacji czasu i tak dalej, przekładają się na pieniądze i na wyniki finansowe. Powinny. Więc fajnie, właśnie, przynajmniej powinny, tak? Że szukacie rozwiązań, bo tutaj mieliśmy okazję się też spotkać gdzie indziej. Natomiast są też rozwiązania, które powodują to, że jesteśmy rentowni. I tutaj jest właśnie też ta twoja działka jakby i twoje pomysły jakby wynikają też właśnie z tych inspiracji i czerpania wiedzy po to, żeby to było rentowne. Bo pojawiło się też tutaj wcześniej pytanie z Olafem. No, otwieracie coś nowego, o czym nie do końca jeszcze wiecie, jak to będzie funkcjonować, bo jest to pierwszy raz, czy tam pierwsza knajpa, ale przetrwaliście 1,5 roku. Tak? I nie jest to tak, że dopłacacie, ale się to kula, więc tak? Wiecie coś, na tyle się rozwijacie, na tyle chłoniecie, żeby być w miejscu, w którym jesteście i macie dalej pełno fajnych pomysłów. Właśnie chodzi o to, żeby jakby kurczę, samo otwarcie miejsca, no fajnie jest, nie? Na początku jest takie, coś nowego się otwarło, to każdy przyjdzie, tak. Żeby sprawdzić. Tak, zwykła reakcja taka. Potem jest ten moment, że ty musisz tych ludzi zatrzymać. Ty musisz sprawić, że oni do ciebie wrócą. Co jakiś czas trzeba zmienić, coś wyjść naprzeciwko, tak? Wyjść takim jakimś nowym pomysłem, z czymś, żeby tych ludzi zaciekawić sobą, ich do siebie też trochę przywiązać, ale wiadomo, że zawsze poszukujesz więcej. Zawsze są ludzie, którzy o tobie jeszcze nie usłyszeli. Zawsze jest ktoś, kto na przykład jeszcze nie próbował. I co wtedy robisz? Tutaj chodzi. No ja, mam takie szczęście, że ja tak długo gdzieś tam szukam, że u mnie się trochę, tak jak mam szczęście do ludzi, to mam szczęście do rozwiązań. I na przykład zastanawialiśmy się, no styczeń jest po świętach, tak? Mhm. Nie zawsze ci ludzie chcą, troszeczkę są przesyceni imprezami, no bo po Sylwestrze, nie oszukujmy się, wiesz, dużo się spotykasz. Tak. To jest ten taki okres takiego koniec roku, gonitwa jeszcze, potem dużo spotkań z ludźmi i przychodzi styczeń i każdy ma dość, nie? Tak. I w tym roku akurat zorganizowaliśmy festiwal smaku. Na czym organizowaliśmy? Wzięliśmy udział tak naprawdę w organizowanym festiwalu smaku. I to był taki moment, kiedy przyszli do nas ludzie. To był sposób, żeby przyszli do nas ludzie, którzy u nas nie byli, bo w momencie, kiedy masz zorganizowany festiwal smaku, to sprawdzasz knajpy, w których możesz coś zjeść, nie? I to był taki moment, kiedy ja stwierdziłam, że dobra, zróbmy to. I to jest jedna z takich rzeczy, że ja do tego potrzebuję zespołu, bo ja o 1:00 w nocy z soboty na niedzielę zadzwoniłam do chłopaków i mówię, słuchajcie, robimy festiwal smaku. I jak? No szybko. Ja mówię, no już. I oni, no dobra, ale co my podamy? Ja mówię, słuchajcie, chcieliście wprowadzić tapasy, nie? Chcieliście wprowadzić to i to i to. No to macie szansę. I mówię, aha, okej. A to ile mamy czasu? A ja tak, no jest niedziela, fajnie, musimy to dzisiaj wymyślić, bo jutro przychodzi fotograf. Kupa czasu. Cała noc. Tak. To, co z tej nocy zostało, kawałek. I w poniedziałek. Na szczęście potem się okazało, że jednak zdjęcia będą w czwartek, więc jakby zyskaliśmy trochę czasu, ale w tym samym tygodniu ten festiwal ruszał. Mhm. I tu przyszło mnóstwo osób spróbować zjeść
i przy okazji wypić koktajl, jakiegoś drinka się. Może trafiliście gości, którzy tutaj wcześniej nie byli. Tak, tu przyszło bardzo wiele osób, którzy naprawdę u nas jeszcze nie byli. Czyli to rozwiązanie się fajnie spisało. I kurczę, i nagle się okazało, że my możemy faktycznie... promować się zupełnie innymi kanałami. To jest wyjście, wiesz, są gotowe po prostu rozwiązania, tylko trzeba to ugryźć na swój sposób. Mhm. Jeżeli ktoś coś organizuje, są jakieś spotkania, dlaczego mamy w tym nie wziąć udziału? I tak samo jest z tym lokalem u góry, dwunastką, który jest przestrzeń, to zróbmy coś z tym, nie? To jest zawsze rozwiązanie. Poza tym... No, zróbmy coś, to jest jedna rzecz, ale jak? Nie, bo to trzeba pomysłu. Natomiast to, co tam robicie, może nie jest jakimś wielkim odkryciem, natomiast w sposób, w jaki to robicie, tak, no to jest mega, nie? Ale o tym nie będziemy mówić, bo to trzeba sobie poszukać. Tak, zdecydowanie. Jak w sumie Olaf, trzeba szukać dwunastki. Dwunastka. A reszta się pokaże sama. Iza, dziękuję Ci bardzo. Przegadaliśmy fajny temat. Myślę, że będzie się inspiracją dla tych, którzy nas też oglądają, bo warto być sobą i warto wymyślać i myśleć o tym, że to nie jest tylko biznes, ale robimy to też dla swoich gości. Także ja Wam życzę sukcesów i z dwunastką, i z Gryfonem i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze w odsłonie dwunastki. Może nie zdradzając jakby wszystkiego, bo tam właśnie nie o wszystkim można, ale może też sobie o tym porozmawiamy. Ja myślę, że każdy, jak będzie zainteresowany, to sobie dwunastkę sprawdzi. Fajnie, Iza, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.